Katastrofa samolotu w Gdyni. Maszyna rozbiła się podczas ćwiczeń. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Podczas ćwiczeń lotniczych rozbił się samolot szkoleniowy M346 Master, zwany popularnie jako Bielik. Wiadomo, że pilot przygotowywał się do sobotnich pokazów z okazji obchodów 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Katastrofa lotnicza w Gdyni. Do wypadku doszło w piątek 12 lipca po południu. Samolot M346 Bielik podczas lotu treningowego uderzył w płytę lotniska Kosakowo w Gdyni. Jak przekazał nam rzecznik dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych PPLK Marek Pawlak, na pokładzie maszyny znajdowała się jedna osoba, się pilot z 41, bazy lotnictwa szkolnego. Jak dodał, szczegółowe informacje po godzinie 15:30 przekaże generał Ireneusz Nowak, inspektor sił powietrznych. W 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się specjalny briefing prasowy. Katastrofa samolotu w Gdyni. Pojawiły się dramatyczne nagrania. Wiadomo, że samolot, który rozbił się na lotnisku Kosakowo, należał do 4. skrzydła lotnictwa szkolnego. Do wypadku doszło w czasie treningów z okazji pokazów, które mają odbyć się w najbliższą sobotę. Według relacji mieszkańców i naocznych świadków maszyna krążyła w powietrzu, a po chwili zaczęła pikować. Samolot rozbił się na płycie lotniska. Momentalnie pojawiły się kłęby gęstego, czarnego dymu. Mieszkańcy podkreślają ogromny huk. W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne zdjęcia i filmy z momentu katastrofy. Katastrofa samolotu w Gdyni. Pilot przygotowywał się do pokazu. Pilot samolotu przygotowywał się do sobotniego pokazu z okazji obchodów 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Na ten dzień zaplanowany jest piknik wojskowy. Szczegółowe okoliczności katastrofy wyjaśniać będzie Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. M346 Bielik to samolot dwumiejscowy i dwusilnikowy przeznaczony do specjalistycznych i zaawansowanych ćwiczeń. Maszyny znajdują się w 41. bazie lotnictwa szkolnego w Dęblinie.